Siemano, tutaj Hajnaxel, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest Wesley, tylko że tam siedzi w tej katedrze, już wyszedł. O, jak był odcinek, że jest fajna. Że jest fajne nadmorskie miasto. I było tam, że czy chcecie mieć taką serię, w której pokazujemy wam fajne budowle, czy miasta, czy coś. I w końcu z Wesleym się zdecydowaliśmy, że tą serię zrobimy. Prawda, Wesley? Bo po prostu mało byłoby komentarzy, gdyż no nie ukrywajmy, mamy mało po prostu widzów stałych, którzy nas No więc oglądają. jakbyście chcieli po Jeszcze prostu tam. wbić, to jakbyście chcieli dać suba, to dajcie suba. Nie zmuszam, bo to jest wiecie, wasza wola. Znaczy, A u mnie jakbyście na dali kanale suba z ogólnie jest taki dzwoneczkiem, dylemat, to bo będziecie mega na bieżąco. beznadziejny internet. No więc po prostu filmów może nie być. No dobra, Przez ale długi no czas. ogólnie, ale na mój możecie dać suba, nie zmuszam, bo to wiecie, to jest wasza decyzja już, ale ten ogólnie, no jakbyście dali tego suba dzwoneczkiem, to jesteście na bieżąco, możecie oglądać nowe filmy, komentować, nam pomagać, doradzać, tak? Więc teraz, dobra jest taka sprawa. Czyli wam pokazujemy takie małe jakby miasto, O, jeszcze co tutaj zbudowałem. przepraszam, że ci w ogóle ten przerwę, ale czy gracie na serwerze do Knesa Crafted.pl Survival grze? No O nie, bo kura, tu gdyby się tak, to topi! moglibyśmy tam zrobić jakieś fajne spotkanie. Kura, 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 wyjdź, wyjdź, uciekaj, uciekaj z tej wody! O, dobra. Trzeba było ją klepnąć, żeby uciekła. Tu mam jeszcze taki tenki, bo ja sobie na tym świecie ogólnie gram. To jest taki mój świat, na którym sobie czasami pogram. No, więc to tak wygląda. Dzisiaj właśnie pokazujemy miasto. Może napiszcie w komentarzach, nie chociaż Mega jeden. ładnie to miasto wygląda na moich teksturach. No pewnie niechcący, ale na moich teksturach to miasto wygląda tak ładnie, że normalnie Dobrze, masakra. widzowie, Po jeden prostu to wszystko do siebie komentarz. pasuje. Ten kościół na zwykłych teksturach wyglądałby tak średnio, ale na moich teksturach to wygląda kozak. No dobrze, ale Tak samo ten domek, ten pierwszy. On mega Welsi. wygląda na moich teksturach, tak jak taka nadzieżna gospoda rzeczywiście. A dobra, Welsi, posłuchaj. No i właśnie, jeżeli chociaż będzie jeden komentarz pod tym filmem, żeby dać ten film z tą nadbrzeżną wioską. Znaczy, sorry, nie, myli mi się ze jeszcze innym światem. Że dać tą nadmorską wioską, co nagrałem, którą się właśnie pytałam, czy chcesz jedną serię. Jeden komentarz wystarczy, żeby dodać go do tej serii, tak? No, więc Welsi, Welsi! Nie budować mi tu nic. Nie budować, nie budować. No, Welsi, przestań! Jak chcesz, to będziemy mogli to coś pokazać w następnym odcinku. To jest z tej Ej, chatka serii. wiedźmy znalazłem. Ma chatka wiedźmy z bardzo rzadką strukturą na bagnach tam. A ja ją też wcześniej znalazłem, ale Welsi. No i pora widzom to pokazać. Dobrze, więc jest to takie miasto, które ja zbudowałem. Znaczy no, nie wygląda na miasto, ale no, takie, jakby taka mała os. No nie wiem, tutaj zbudowałem takie budynki. Pierwszy to w ogóle to. To w ogóle to pierwsze, to jest ten dom, to jest pierwsza konstrukcja, która tu w ogóle powstała. Potem obok niego ta wieża jest do tego domu, tak? No dobrze, ten pierwszy dom wygląda mega ładnie. Jak już wam mówiłem, po prostu Heinekel nawet nie wie, jak to ładnie ogarnął. Bo po Dobrze. prostu na moich teksturach to wygląda kozak. Dobrze, widzowie, tutaj jest piecyk, tak crafting, taki kociołek i kowadło, taki piec, taki jakby domek survivalowca. Jest taki dywan i tu są schodki na górę. I teraz pewnie się zastanawiacie, czemu tu są te. Czemu to jest tak wyżej, to wszystko? Ponieważ nie zastanowiłem się i zbudowałem podłogę tutaj na górze z półpłytek. Welsi, nie rób tego, co na odcinku po tak długiej przerwie. Naprawdę mam cię wywalić z tego świata? Nie wiem, jaka jakoś to zrobię. No bo jak widzicie, Wesley niszczy moją pracę. Co jest trochę nieludzkie. Że tak Ludzkie, powiem. ludzkie. Ja potrzebuję niektórych surowców. No to Ten dobrze. kamień. No i tutaj się, no właśnie teraz się pewnie. No i właśnie tutaj zbudowałam to z pół płytek. I nie powiem. Opa.
No i wtedy to by łóżko to by latało, a skrzynia by też jakoś dziwnie była. No, a w ogóle skrzyni bym nie mógł postawić, albo łóżka bym nie mógł postawić, a skrzynia by latała. Więc wolałam, żeby to też tak było. No i jeszcze tutaj zrobiłem taki jakby kominek, bo teraz od aktualizacji 1.14 ludzie lubią chyba sobie robić, w każdym razie ja i Welsi, kominki z ognisk. No i to tutaj fajnie leci dymek, więc ogólnie tak. Więc ja zdążę to wszystko pokazać w jednym odcinku. Jak tu widzicie, dymek sobie pięknie leci, tak? Cały czas. No bo to jest ognisko, jak... Tu jest wieża. Tu jeszcze tak chodzi od tyłu, tak? Tu jest, są zrobione takie, żeby było trochę światła. Nie tylko tam od góry światło. Tu się wchodzi po schodach. Tak? Oj, to jest najwyższy punkt w tym mieście, na który można się dostać. Jest wyższy tylko od tamtego tarasu na górze. To zaraz tam. No, na który się można dostać, bo najwyższy to jest ta iglica na katedrze, bo katedrę zbudowałem. No. No to możemy sobie włącz zejść. F1, proszę. F1? No. Nie zrobię tego. Fajnie ci będzie pokazywać. Dobrze, tutaj teraz, jak tu widzicie, jest taki blok jakby. I wcześniej się bawiłem, że to jakiś deweloper był, źle tym zarządzał, tak w Minecraftie się bawiłem. No i tutaj zrobiłem jeszcze taki plac zabaw do tego. A, no. I tutaj to jest takie niby, tak wiecie, może macie, jeżeli mieszkacie w bloku, to macie jakby takie na kod możecie mieć, żeby jakby takie zabezpieczenia. To zrobiłem tak z tabliczki. Normalnie tak sobie normalnie, jeśli można otworzyć, tu zobaczcie, tak. Można wejść sobie po schodkach, kliknąć to i się idzie dalej. To jest takie tyci mieszkanka, na której źle pomyślałam, żeby była toaleta, miejsce na kuchnię. No takie tyci, tutaj niby taki z pieca wędzarniczego, taki niby grill. No widzicie, widzowie, jak można fajnie w Minecrafcie niektóre rzeczy porobić. No i tu jeszcze jest drugie takie mieszkanko, którego nie wiem czemu nie zamknąłem. Też taki jakby stoliczek, łóżeczko. Oj, tu jest też taki taras. O, jeszcze tutaj pójdziemy sobie na górę. No i właśnie tu jest ten taras, który wam pokazywałem z tamtej wieży. On jest tylko, ja to na to patrzyłem i to jest tylko o jedną kratkę niższe niż tamta wieża. No więc tak to wszystko ogólnie wygląda. Tutaj tak się schodzi, tra la 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 la. No. Ogólnie? No i... Welsi! Sorry, że zniszczyłem te drzwi, widzowie, ale przypadkowo, bo byłem, nie pamiętam, jakby tak dla zabawy chciałam uderzyć Welsiego. No. Tutaj, to Welsi, nie patrz się teraz tutaj, gdzie jestem. A w sumie to może pokażę na innym odcinku. A teraz pokażę katedrę. Dobrze, katedra. Tutaj tak zrobiłem, że jest ksiądz jakby. Jesteś ministranci, tak? I tu są ludzie w kościele. No i tu jest taki mikrofon, są mikrofony z dźwigni. No i... Mikrofon w kościele? No tak. No i tam nagrywają filmy? Nie. To po co im mikrofon? Bo ja się tego nauczyłem, że jak kiedyś to mieli, na katedrach mieli takie jakby konstrukcje tam, tak nie wiem jak to powiedzieć, i z nich przemawiali, znaczy tam, jak to się mówiło, kazanie, mówili czy coś. No, a teraz dodali mikrofon, zrobili, jak zrobili mikrofony, to już korzystają z mikrofonów, żeby mają głośniki i w ogóle, tak? No i tak to wszystko wygląda, no tak, no więc... trochę to nieboże. Co? Nie, żeby coś, ale tak trochę to nieboże. No może nie, ale już nie wgłębiajmy się w tutaj... w jakby w sprawy religijne, bo tutaj teraz wgłębiajmy się bardziej w Minecrafta. Welsi! No Welsi!
Boże, widzowie, czekajcie. Ile? No i on tu dalej obudowywuje, no. No jeszcze trawę zniszczyłem sobie przypadkowo. Wesi, nie! Nie! Widzowie, przepraszam was, ale muszę wyjść z tego świata. Ajajaj. I muszę znowuż wejść. Nazwałem go kreatywne budowanie, bo tam sobie buduje ta. Na nazwy światów nie musieliście patrzeć. Wesi, zniszczyłeś moją pracę! Wiesz, że to jest naprawdę nie w stylu profesjonalnego gracza? Napiszcie mu to, widzowie. Poniszczyłem. Dobra, nie, już nie będę niszczył. No dobrze, widzowie. Więc ogólnie, my się z wami żegnamy i cześć! Nie!